Ta emotka idealnie odsorypywuje moje uczucie teraz. Zgadzam się, przyjacielu. Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj razem z Szymciem. Siemanko. Nagramy sobie challenge, który będzie polegał na tym, że kompletnie nie będziemy widzieć mapy w Fortnite, czyli nie będziemy widzieć, gdzie jest następna strefa, gdzie są przeciwnicy, nie będziemy widzieć kompletnie nic, co jest pokazane na mapie, także będzie na pewno ciężko wygrać. A jeszcze zanim zaczniemy, to przypominam o moim kodzie twórcy w sklepie w Fortnite. Oczywiście kod to Matix przez 2x na końcu. Zachęcam do jakichś tam zakupów, jeżeli możecie. Jeżeli coś zakupicie, możecie wrzucić screena na mojego Discorda, linka macie w opisie. I wtedy nadam wam specjalną rangę wspierającego, także zachęcam. No i co, przejdźmy już sobie do samej gierki. Dobra, także jesteśmy już w gierce, jak widzicie, nie mam mapy. Jak sobie kliknę tab, to też nie mam mapy, także nawet nie mogę sobie zaznaczyć, gdzie lecimy. Także polećmy sobie, gdzie Szymcie lecimy. Polećmy. Może na zielone, żeby dobra, powiedzieć. Mogą być zielone. O, mogę na szczęście pingować, także dobra, że tyle. Ale z przyzwyczajenia klikam, o, M też jak klikam, to mapy nie ma, także nie fajnie. Ale dobra, poradzimy sobie. A, biega koło mnie ktoś. Chociaż miałem gdzieś pokazane kroki i nie wiem, czy gdzieś koło mnie wali w coś. Tak? No, ale go nie widzę. To możliwe w sumie. Nie wiem, co chłop robi. Masz bronię, bo tu M-ki leżą różne. Mam kałaszka i... Dobra, pistola. Dobra. Ja właśnie pompy nie mam tylko. Ta, biega tu gdzieś. Jest u mnie tutaj. Bije mnie. Dobra, idę. Ale obity jest ostro, dostał heada. Leczy się. Leży. Nice. Jest jeszcze jeden. Widzę. Dostał raz. Ode mnie nic. Bije mnie. Kurde, ale obity jest trochę. Ta, tu ma pompę. Aj. A nie, jak on nie był na strzała? Na biało już miał. Dobra, to jakiś frajer, go next. Dobra, kolejna runda, niestety frajer ryba nas zabił, także gdzie lecimy? Może na gasnące? Myślę, że to jest dobry wybór. Też tak myślę. Cały czas wciskam taba. Serio, zapominam, ja mam że to nie samo. Mogę. Dobra, także polecimy może bliżej siebie, bo w sumie to nie byliśmy za blisko. To może na te dwa domy, albo te. Bo... Dobra. Raz, dwa, trzy... Trzech typów. Jeden leci tutaj pode mnie. Więc tam poleciał, więc chodźmy tu. Okej. Dobra. Jest jakiś kałaszek. Ale dalej nie mam pompy. O nie, muszę cię bronić najwyżej. Ten chłopcy z koło mnie ma chyba zlecenie na siebie, bo było 3 te. O, są 3. Ja go mogę spróbować zabić, tylko że nie mam pompy. On jest tutaj na dachu. Na dachu? Tak. Leczy się. Lała ma na strzał. Nie no. Tu jest w środku. A, zdycham. 2 HP. Ale to mnie możesz podnieść, więc. To zrobimy tak. Nie no, jak. Nie, dobra. Nie da się grać w tą grę. Popsuta jest.
Dobra, widzowie, totalnie gramy taktyka za dupie. Także polećmy, gdzie tu jest największe od ludzi. Na kurzących na pewno będą typy, na sadzie też. Może wiesz co? Polećmy na tamtą latarnię. Ale szczerze, zniszczenie tej latarni to jest chyba najszybszy loot w tej grze, bo chyba z 3 skrzynie w tej latarni są. I wszystko ci na łeb spada. Dobra, co ja tu mam? Mam tutaj kałaszka, dużą potę. O, ale lutu, nawet dla ciebie będzie. Mówisz? No. Ja bym potrzebował tylko jakieś siemeczki. No to do wyboru, do koloru tu masz. To masz tu. Chyba, że boisz kałacha. To masz kałacha. No zaraz coś sobie tam wybiorę. To w sumie mogę ci oddać kałacha, bo nie umiem z niego zbytnio strzelać. I masz to w prezencie. A ja sobie wypiję tą jedną, drugą. Ja mam splasze jeszcze dwie, jak coś. Dobra. Właśnie ze skrzyny mi poszło, także... A, okej. Okay. Nie, to splasze zostaw i będziemy mieć fulla z dużych. Pewnie teraz znajdę małe. O, z dużą znalazłem i pompę, koks. To ja wypiję tam dużą i nie wiem, czy brać aptekę, czy dużą potę. Dużą potę jedną. Bo aptekę też myślę, mam jedną. Myślę, że potę raczej. Potę? Biorę potę. No. Dobra, ja w sumie mam wszystko, tylko zamiast... O, jest pijem, no to mam wszystko. Tu jest zielony nawet jakbyś chciał. No to jeszcze... Jeszcze lepiej. Co my tu mamy? Ta, bo no, tu jest jasno. Może Skybase nie byłby taki głupi, jak nie wiemy, gdzie jest strefa. Może samoloty nie byłyby takie głupie. No, jeżeli no to tu są. Też racja. Ale chyba nie ma, gdzieś tam. Typy są, no no. Więc właśnie, tylko nie wiem, gdzie oni są. Jakbyśmy wzięli samoloty, to w sumie byśmy sobie latali ile chcemy. Tam jest jeden. Jest jeden? A to git. A, myślałem, że samolot. Nie, nie. Jak ja, jak on nie dostał? Ja nie wierzę, dostał. Tu malowa. A tu jest samolot jeden. Nam się przyda. Gdzie ten banan? Nie widzę go. Gdzie? Tu są mega obici. Biegnie sionek. A bo to jest ten. Oni się leczą bądź chyba. Ty, bo siomek idzie tam. Tu bot jest, w sensie ten. A tam widzę banana. O nie, strefa. Ale dobrze, wzięliśmy strefę. Czemu on nie dostaje? Na strzałę jest. Tu są typy banany. Nie mogę trafić, dobra, bananek leży. Tu jest ty. Na dachu, widzę, widzę. Lała ma. Go samolot. Przede mną jest chłopek, dostał trochę. Gdzie jesteś? Wsiadaj, jak się uda. Ty, nie mogę, dobra. Let's go. Teraz trzeba drzewo, co myślisz, że nie odlecimy. O, dobra. Samolot! Nie! Nie, no nie, lecieć. Ty wysiadłeś? Ja, no ja chciałem drzewo zniszczyć. Tu mam typa. Nie, ty bot. Dobra, to leć, leć do strefy. Ona stoi tutaj, więc ten. A tu jest typ. A nie podlecieć po ciebie? Jak chcesz, ale mam tu typa. Leczę się tu. Dwóch jest. Tu szybko. Dwóch jest typów. Oni są wyleczeni, więc jak chcesz, to uciekać. Samolot nie niszczy. Dobra. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ty. Jak ty żeś do domu temu wleciał? No to nieźle. Tu jest a dwóch. Bo to tu jest koniec strefy. Ta, dwóch jest w tej budce. A nie, jeden, drugi gdzieś poszedł. Drugi się bije z kimś. A. Ale przeżyliśmy najdłużej jak na razie. Dobra, to może być. To może być, spróbujemy dalej. Dobra, zostawcie łapkę w górę, koniec odcinka. Nie no, żartowałem tylko.
Tak, gramy szóstą grę dzisiaj i w sumie jeszcze nie wyskoczyliśmy, a bus się kończy. To polećmy może już na to, nie wiem dalej jak to się nazywa. Dobra. I przykampmy, bo może nikt tu nie poleci, w co wątpię. Generalnie teraz nie ma spokojnych miejscówek w tej grze. Nawet na zadupiu są typy, także... Nie, w ogóle nie grajcie w tą grę. Tak, najlepiej uninstall zróbcie. Plus jeden. Nie warta gra czasu. Plus jeden. No i przecież ile tu jest typa, no? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Pięć typa. No. To ja polecę tu. Mam pompę, gituwa. Ja też mam pompencję. I chłopa mam obok, ale on gdzieś sobie leci. Tylko, że to nie jest MK, bo ich wystrzelę już wszystkich jak kaczki, jak tak latają. O, tu jest MK obok. Nie no, że to jest smocza pompa? To git w sumie. Jak masz smoczą pompę i na przykład PM-a, P90, to jest takie zabójcze połączenie. W sensie walisz no, z tego. Szarego. Walisz, a to też git. Walisz z smoczej i dobijasz PM-em i to jest koks. Bo smocza ma chyba szybsze przeładowanie niż zwykła, z tego co pamiętam. A ja mam skara legendarnego, sobie ulepszyłem. No to chyba... I pompę epicką. I epicką pompę, także chyba... Chyba GG, tylko musimy się postarać. Nawet nie... Mam chłopa nad sobą. Ja nie wiem gdzie jesteś. To chodź do mnie jak możesz jakoś, jak mnie wypatrzysz. Bo też mam chłopa. No super. Obok. Spróbuję go jakoś zabić, może się uda. To ty się bijesz? Dwóch? Dobra, położyłem go. Ja mam dwóch chłopów. Przeszło ten gość. Leżą. Wszyscy? O dwóch nice. Zrobiłem, no. No epicka pompunia, no to wiesz. Nie wiem gdzie on ma kolegę. Dobra, bo ja się uleczę i lecę do ciebie. Tu masz jak coś M-ki jakieś różne pierdoły. Bot jest. Ja mam dla ciebie dużą jedną i mam dwa splasze. Okej. Bot jest w tym, w hangarze. Tym, co ja lądowałem. A to najpierw splasze, wiesz? A no to można i tak. Samochód słyszę. To walnij splasze i walnijmy sobie po jednej dłużej. Dobra. Uważaj, ten snajper gdzieś jest. Jak masz złoto, to idź tam, tam jest bot. Musisz sobie polepszyć. Dobra, tu się biją. Tylko, bo tu mam meczkę. Ale go obiłem. W sensie po Kevie ma. Ja tam podejdę do nich, ale nie będę ich podjeżdżał. Spróbuję na daleko coś zrobić. Tu jest jeszcze jedna duża, jak coś. Dobra, już tam do ciebie idę. Ja wezmę w sumie. Dobra, dobra. I jeden jest tu chyba, tak mi się wydaje. Dwóch. Idę. No łama. Kurde, ten ma mało. Nice. Ale ja Matrix wiem. Jakiś odpalony jesteś. Bez kitu. Aha. To się odpaliłem. Ale odpalony. No i się śmieje głupi frajer z głoś gracza. Nie no. Damy mu trochę pożyć. Zgłaś gracza. Obraża mnie. Gra... Nie, czekaj. Nękanie podczas gry. Aura player. Czy chcesz zablokować? Oczywiście, potwierdź. No, spadaj na bambuko. Już cię nie ma. No, to siódma gierka, widzowie, lecimy. Siódma gierka, tak, dokładnie. I teraz jesteśmy nad największymi miejscówkami, więc gdzie skaczemy? Dobra, ja proponuję lecieć tu. Jak dobra. To się nazywa? Tu. Tu nie mam pojęcia jak to się nazywa. Jakieś skarby chyba. Z tego co pamiętam. Nazwa nas nie interesuje, żeby typów nie było. Tak. No ale będą typy, już widzę. Będą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie no, nawet na takie coś latają typy, no ja nie, nie wiem. Nie, ja to nawet ich nie liczę, bo się pogubię zaraz. A nie, czekaj, raz, dwa... Jezus, w sześciu chyba jest. Chodź na tą stronę bardziej. Gdzieś, bo tu jest ich mniej. Dobra, polecę z tobą, bo jeszcze...
Wiesz jak jest. Okej, okay, wiem. A fajnie. Mam tylko pistol WTW. Ja mam akacza. Już się strzelają Polaki jedne. Jest jakiś chłop obok mnie. Pompa, dajcie mi pompę, no kurna. Czy ja tak wiele chcę? W sumie to tak. Tu łazi koło nas. No ktoś tu ciągle łazi. Tu jest, wali w ten. Ale bocik. No jak chłop nic nie miał, przeszukuję go. Frajera jednego. Gdzie masz kolegę? 60. 60 sprzedała się. Jest taki jeden. Ma inicjały SS, ale nie mogę powiedzieć całego imienia. Pozdrawiamy. Albo nie pozdrawiamy. Nie wiem, chyba raczej nie. 61. Kurde, jesteś celem Matrix. Ajajaj, poważna sprawa. Co, może ochrona challenge jednak robimy? Bodyguarda, dawaj. Bodyguarda? Bodyguard no. Challenge. Dawaj bodyguard i ja mam plan, żeby nie podchodzić do tych typów, tylko bić ich na daleko zemki, to czy tam zakacz. O, ale masz plan. Tu brońkę, patrz. Łap to. O, to ty też tu chodź, bo tu butle są. Butle? Kubusia. No, Kubusia się napijemy, czekaj. Najpierw pota. Okej. Okay. No, możesz walić już butle. O, walimy butle na hita. O. Dobra. Ale wiaderko jest walone jak. No to jeszcze też dużo. Pan. To jeszcze mi się duża pota przydała. Drugi taki? No. Identyko. Dla ciebie. Albo nie wiem, zostawisz to oponentom. Tam są chłopy na górze. Oponenty. Najper, prawie umarłem. Tu łażą. Nie widzę chłopa. Tu jest u mnie. Jo. Na strzała jest, na drugi jest. Nie no, chłop dostał milion i przeżył. Ta emotka idealnie odsorywuje moje uczucie teraz. Zgadzam się, przyjacielu. Aczkolwiek. Dobra. Możemy takie emotki. O, posiadam, oczywiście, że posiadam. No. Do kosza jest ta gra. Widzowie, nie dokładnie. Grajcie w to, bo was zmiecie z planszy. Nie grajcie w to, no, bez kitów. Widzowie, 9. gra, bo jeszcze jedną nam źle wczytało. Także, 9. gra. Plan za dupie numer 3. Lecimy, nie wiem, nie mam pojęcia gdzie totalnie. Gdzie, a co tam jest? Na ten domek? No dobra. Możemy na ten domek. O jak ile... tam będzie, to oficjalnie kończymy ten odcinek, bo już. Dobra, okej. Założę się, że ktoś tam będzie. Ja też się założę, że tam ktoś będzie. No, a nie, on leci na gasnące, dobra, to nieważne. Nie no, ja cały czas taba klikam i prawy, żeby znacznik usunąć. No ja mam to samo właśnie. Dobra, chyba czysto. No, palendo. Ale tu impra, biba ostra w środku. Bez kitów. No i tu chociaż są jakieś skrzynki, no. Ja od razu mam dla ciebie Kubusia. Nazywajmy Kubusiem te patyleczki. Kubusia? No, Kubuś, masz tu Kubusia. Rzucę ci to na dół. Dzięki. Ty lutowałeś górę? Muszę coś znaleźć, jakąś brońkę w ogóle, ty. Czekaj, dupnę se Kubusia. Dupnę se Kubusia. Jak chcesz ci... Tu jest skrzynia. Będzie twoja broń. Wow, nie spodziewałem się. Masz pompę? Pompę? A masz pompę, to widzę. Bo ci zabrałem wcześniej. A gdzieś to skrzynia jest jeszcze, tylko nie widzę jej. No ja właśnie też nie wiem, czy tam nad jest. Tobą gdzieś. I tu gdzieś się pokazuje. Co, na dachu jest? Ta, na dachu jest. Tu mam. No, o, jest pomp. Ten. Akacz. I drugi Kubuś dla ciebie. Rzucę przez okno. Tak, rzuciłem przez okno. A, dzięki. Asio. 102 metry. Adam Małysz. Ty bez kitu. 102 metry.
Czekaj, biegnę po Kubusia. Nie no, jakaś parówa do mnie strzela, czy mi się wydawało? Ty wiesz, że w tym miejscu, co stałem i to rzuciłem, rzeczywiście było 102 metry? Ja tak sobie myślę, leci, kiedy to upadnie wreszcie? Powiem ci ciekawostkę, nigdy nie byłem w tym miejscu. Ja ci powiem ciekawostkę, mam splashę, ono tu. O! Dobra, już. No i git. A tu są kolejne. To możesz wziąć, bo ja mam dwie poty małe. Co ja zrobiłem właściwie? Nie wiem. Ale że my mamy 30 minut nagrania. Widzowie, to jest ciężka praca, więc zostawcie lajka. Zobaczcie, ile czasu się męczymy. 30 minut. Ale to przez to... tego lajka. Zostawcie, no. Jeden z drugim. Widzę, że jeszcze nie kliknąłeś tej łapki. Już ją klikaj. Klikaj lajka. Nie bądź fajka. Lol. Lol XD. Śmieszne. Nie no, totalnie. To pewnie przez to, że jesteśmy nieudolni, nie umiemy w to grać, ale... ta gra ryje... banie. To przez tą grę. Zanim zacząłem grać w Fortnite, byłem szczęśliwym człowiekiem. Teraz zobaczcie, co się ze mną stało. Ledwo mówię, nic mi się nie chce, nie grajcie w tę grę. Plus jeden, Fortnite niszczy ludzi. Tak, od razu, jak kolega do was mówi, gramy w Fortnite, to ty od razu do niego wiesz, co mówisz? Mówisz mu tak, o, ja z tobą nie gram, bo ta gra niszczy życie. Ty, co tu się dzieje? Chodź na chwilę. Co tu się odpierdziela? Many. Co to jest? Chodzimy w to. Aha. A. Tam chłopek jest, by the way. Co to robi? Czekaj, no to jakiś portal otwiera. Ale muza, widzowie. Tam chłopki się biją chyba, albo są ze sobą, nie wiem. Raczej ze sobą. Nie wiem, ja mam tylko pompę, nie strzelaj do nich. Masz tylko pompę? Kurde. No. To bierz cały ten dom. Jest twój, bo ja mam wszystko. Oni sobie gdzieś poszli. Aha, bo strefa idzie. Z której ona strony jest? Nie no, co to jest? Czołg jakiś? Już trzecią pompę na tej chacie widzę. O, czwartą. Są same pompy. Aha, na dachu co? Pistoleci. Idę. Tam są na środku, ale nie idźmy do nich. Chodźmy. Tam może, tylko trzeba strefę zlokalizować, gdzie ona w ogóle jest? Ja właśnie nie wiem, ale... Oni są na wyspie na środku. Możemy być chyba nawet w strefie. Możemy, no, ale nie musimy. Tu masz ramkę. Chyba, że chcesz kałacha zielonego. A może być kałaszek. Masz kałacha, ja mam ramkę. Wiesz co, ja wezmę w sumie to, możesz wziąć granaty. Cześć, tam jest to. Masz tam. Też. I ja mam, masz w środku. W autobusie. Splashę, to jednego rzuć. To jednego nam rzucę. No. Weź samo i pijama. A no właśnie, bo to amo jeszcze leży. A pijama to już mam. Dobra, to wezmę te najdy zamiast splasha jednego. No, w sumie bardziej się chyba opłaca. Ty, no gdzie jest strefa? A tam idzie, z tamtej strony idzie. Więc idziemy w tą stronę. Rifcik. Powiem ci tak, ona idzie z tamtej strony, a została jeszcze minuta czasu, więc podejrzewam, że daleko idzie, dlatego biegniemy w tą stronę. To są, widzowie, tu jest wszystko przeliczane. To jest tak. Naprawdę inteligentna jesteśmy gra. Naukowcami z NASA, my w Hogwarcie się uczyliśmy. W Hogwarcie? W Hogwarcie. Jak Harry Potter. Harry Potter. Harry, stój. Ej, to jest nielutowane. No co jest? Co, my gramy Przetrwaj strefę challenge? Nie wiem. Nie wiem, ale nie powinniśmy się chyba zatrzymywać. Jeszcze 40 sekund, to możemy biec. Wiecie co, widzowie? Ten challenge jest prosty, tylko że musimy się nauczyć strzelać. Bo tak naprawdę strefa sobie idzie gdzieś za nami, my ją widzimy,
Więc to, że nie mamy mapy, to i tak wiecie. Mamy czas, ile idzie burza i mamy... Widzimy ją normalnie, jak za nami biegnie, także... Nie wiem, czy jeszcze dodatkowym utrudnieniem nie byłoby to, gdybyśmy sobie wyłączyli te wskaźniki, ile osób zostało i tak dalej. Ale nie wiem, czy to się da w ogóle wyłączyć. Nie wiem, wystarczy chyba, że my jesteśmy dolni. Tyrolka. Utrudnienie. Leci. Spadł. Ale to. Widzę właśnie. Odradziałem się gdzieś z tyłu, typu. O, to jest koniec. No i gitowa. Gdzie ten chłop jest? On jest tam chyba w krzaku. Na dole. No na dole, no. A tu jest pod nami. Tu jest. Leci się, chodź do niego. Rzucam mu najdy. Eł, tego. Ty, ten. Na górze, z góry. Eło. Z góry masz? Ja próbuję tu z nim coś uderzyć. Leczy się. Spamuję mu. Dzięki chłopie, że mi podkładkę postawiłeś. Trolka. Kolejny. Ty no co tu się dzieje? Tu jest chłop. Myślałem, że są chłopy. Ty no nie... Ani Megai nie daje jeszcze. I nie daje się tak. Należy. To jest tamten. No frajer z anime. Jak? A, no to tam. No i nasze najdy mi będziesz rzucał w nowym śmieciu. Gdzie on jest? Nie wiem, spokojnie. Tu jest. Nie, mam budulca. Widzowie, nasze banie są już tak zryte, że zakończymy chyba ten odcinek w tym momencie. Dziękujemy wam za oglądanie naszych nieudolnych porażek w tej grze. I jeżeli ten film wam się spodobał w jakikolwiek sposób, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Przypominam jeszcze raz o kodzie twórcy, macie go w lewym rogu na ekranie. Oczywiście jeszcze pokażę to na ekranie, jest to kod Matrix przez 2x na końcu. Jeżeli coś kupicie, wbijajcie na Discorda, wrzućcie tam sobie screena i dostaniecie specjalną rangę wspierającego. Ja już wam dziękuję za oglądanie, żegnamy się z wami, siema. Siemanko.